friend we found. Zacieram ślady twoich ust, ukrywam żywy ciągle gniew, udaję, że... Know my voice.
On również już skakał jako Dymir Emerko, generał. No, dziewiąta luka. Francja. Odległość! Mikołaj Skewiciusa, ale niestety poziom Kamieniuka absolutnie nie do... Ale zobaczmy, Mariusz Kamieniuk, ależ fantastyczna odległość! Dobry Państwu, proszę Państwa, letni puchar Mediamondu, czas zacząć. Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia wraz z moim gościem. Genderem Sienkiewiczem. Tak jest, oraz Marek Rudziński. Witamy Państwa serdecznie. Proszę Państwa, pierwsze zawody letniego pucharu Mediamondu. No, wielkie emocje się szykują. Wszystko to jest oczywiście no, w cieniu tego, co się wydarzyło na koniec poprzedniego sezonu. To jest przykra sprawa, no, ale no, nie możemy tym żyć, nie możemy do tego wracać. Oczywiście będziemy o tym pamiętać. No, Gender, jak wspominasz ten koniec poprzedniego sezonu i jak, co oczekujesz po tym letnim pucharze? No, koniec sezonu był bardzo smutny, tragiczny wręcz, a teraz mamy nowe otwarcie. Myślę, że nowi zawodnicy, nowe emocje. Przed nami, myślę, że 14 konkursów, coś pięknego. 12 konkursów. 12, przepraszam. No i powiedz mi, no jacy faworyci twoim zdaniem? Moim faworytem, chociaż słabo w kwalifikacjach, to jest Szwed, który wygrał tutaj w Wiśle konkurs z okazji rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej. Skok i tolerancja, przypominamy o tym. I to moim zdaniem jest jeden z faworytów. To oczywiście mocna ekipa Ukrainy, Kamieniuk, Becker. No Kamieniuk zaskoczył. Zaskoczył w serii próbnej, czy tak będzie też w zawodach. No, szczerze wątpię, ale może tak być. Becker znakomicie skacze. No a co Polacy? Jak twój brat? Jak sądzisz, będą sobie radzić? Jak szedłem na skocznie, to wiele osób mnie zatrzymywało, wielu fanów. Po prostu mnie mylono z bratem. A, podobieństwo. Rozdawałem autografy. Widać... Słowa brata też pomaga. Polacy z numerem 28 Janusz Wietrzy-Balkon, z właśnie 36 Łukasz Sienkiewicz i Mikołaj Jarosław, no a Jack Szlu, słyszałem o tym zawodniku. To jest zawodnik, na którego prawie wszyscy czekali, co tak. Coś nawet mało interesują Mediamondem, ale to jest taka postać, że warto oglądać warto go. Czekać w stawce, również mamy nowego Duńczyka, Gregor Kremensen, Jaka Debilak, to też może zawodnik, który się będzie liczył, Heinrich Lili Musso, to Austriak, jest Justin Dezynsekcja, Martin Jestem Mnisie, no jest tych nowych zawodników, King Kong Gry powraca, no i Kali z Brazylii. To też będzie bardzo ciekawy skok, no i numer jeden, Gregor Kremensen, tak zobaczymy, jest. Były piłkarz, trener pogoni. Tak, ładnie, tak, no a tutaj jeszcze Islam Abdal Rahman, ciekawa też poza. No i 22 numer, tak, Boniek właśnie, Tusek. Chciałem o nim powiedzieć, Boniek Tusek oraz też, no, Francuz Walają Coupé. Też, no i Niran Igeria z Iraku, no jest tych nowych zawodników, Zawal Muhryja powraca, co nas cieszy. No i cieszy mnie numer 39 na liście. A tak. Tego nie brakuje. Nie brakuje go. Dotarł do Wisły. I on będzie słuchał, proszę Państwa, warunki na skoczni dobre, no niezbyt wielkie zainteresowanie, ale to nie jest najważniejsze i zawody rozpoczyna. No nie najlepsza pora też tego konkursu. Tak, powiedzmy sobie szczerze, Gregor Kremensen rozpoczyna te zawody, no i popatrzmy, jak to będzie wyglądać. Kremensen, dosyć ładnie wyszedł z progu Kremensen, no i no to jest niezła odległość. Osiągnął kurkanie. 119 i pół metra, pierwsze miejsce, no fanów. Wszystkie noty po 19 równo, no fanów naprawdę do nich się trochę brakuje.
Zobaczmy, jacy dzisiaj... No może te słabe skoki Janusza powodują, że jest mniejsze zainteresowanie. Może tak być, no ale Janusz zapowiadał, że zawodek będzie... Ale sponsorzy Zasy, patrzę. Tak. Millennium. Millennium zakłady bukmacherskie. Właśnie Polak Adam Bykmaszer powiedział, że no jeżeli nie może skakać, to przynajmniej zasponsoruje te zawody. Pisz na tych białych bandach, bo... Nam jest napisane z Discus, to nie koniec. Ojej. Szkoda, że dzisiaj nie ma z Discusa. Tak jest, szkoda, że z Discusa nie ma. No a Stanisław Ostapczuk za to jest. Nasz jeden z ulubionych skoczków. Sympatyczny skoczek. Tak zwany, jak na niego mówimy? Stasiek? Wesoły Stasiek. Wesoły Stasiek. Stanisław Ostapczuk w powietrzu, no też dobrze leci Ostapczuk. No, ale niestety. Ale bliżej. No, bliżej od Kremensera. 115. Mamy 48 zawodników na starcie, więc 8, więc 18 nie przejdzie, no. Nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. Kremensen pierwszy, Ostapczuk drugi. No i teraz Jaka Debilak. Możemy się spodziewać dla jakiego skoku. Tak, myślę, że tak, choć w serii próbnej słabo Jaka Debilak. No ale to będzie wszystko się tutaj rozjaśniać. Jaka Debilak. No i spójrzmy na to, jak to będzie wyglądać. Dobre wyjście z tak problemu. Jest, już widać, że będzie to dobry skok. I jest dobry. Dobry, bardzo dobry skok. Bardzo ładnie Jaka Debilak. 129. No, no to myślę. Też bardzo dobre. O 19,5 jest Szwed 19, Szwajcar 19,5 też, no i co, Jaka Debilak myślisz? Tym pewnie skokiem? Udział w drugiej serii, myślę, że nawet na pierwszą dziesiątkę. Dziesiątka, tak jest! Heinrich Linimusso, no, ciekawa postać, jeszcze no, młody zawodnik, ale zaczyna dopiero, to jest jego pierwszy skok w konkursie o jakąś stawkę, Heinrich Linimusso. Spokojny lot. No i ładne skok. Trzeba też zauważyć, że wielu zawodników brakuje z powodu nowych regulaminów Mediamondu. A, właśnie. Są sami pełnoletni. No nie ma ten przykład z Pawła Omena. Pawła Omena, który dobrze skakał, no ale Paweł Omen Pawłem Omenem, ale Lasse Kalisten. Tak. Zwycięzca. Jego nie ma, to jest największa. A Apoloniusz, gdzie Apoloniusz? No Apoloniusza nie ma. Apoloniusz niestety, właśnie, no nie powiedzieliśmy, dlaczego nie ma Apoloniusza Kota. Apoloniusz... Kot, dlaczego go nie ma właściwie? Bawi powiem. Się z psem najpierw. A, z psem właśnie, bo on oprócz komentowania skoków jest też, pracuje jako hycel, łapie psy do wspólnej zabawy. Ja bym nawet powiedział wspólnej orgii. Tak, to też, zobaczmy, czy się włączy w przypadku nagrywania, jest nagrywanie włączone. No i proszę Państwa, Mario Merkel, jakoś ten zawodnik taki bezbarwny, no ale dwóch bezbarwnych atraków też odpadło. Dobrze, Umpire i... jak on tam się drugi się nazywa, już nawet nie pamiętam. No, był bezbarwny, to nie dziwne, że nie pamiętamy ich nazwisk. Tak jest, Mario Merkel, no! Teraz przyzwoicie 122 metry, myślę, że to jest... No, druga seria spokojnie, myślę, że nawet w drugiej dziesiątce z takim skokiem. Może być identyczny jak Heinrich Linimusso, po 122,5, Debilak wyraźny pierwszy, no i teraz Justin Dezinsekcja. O nim już rozmawialiśmy jeszcze w tamtym sezonie. Nie, jest... rozmawialiśmy, jakby był konkurs o Unii Europejskiej. Tak, on też. To jest dobry znajomy Boy Rossinio Karal Ucha. No, ale... Trochę będzie brakowało jednak Boy. To jest bardzo dobry skok. No. Może nie dobry skok, ale ma... Ale charakterystyczny, tak. Justin Dezinsekcja. Co on właśnie robi teraz? No właśnie, bo on został zdyskwalifikowany. Brazylijska federacja go zdyskwalifikowała za to, że ten przekręt zrobił. A sam nie jest ulepszy, no, na przykład na mundialu to widać, jak sędziowie pod nim sędziują meszem. Dokładnie. Mam nadzieję, że dziś odpadną. Też im tego życzę. A właśnie takie pytanie, czy odwiedziłeś już dzisiaj Adama Bykmaszera? Nie byłem u Adasia, ale myślę, że później może się pojawił jego. Tak, ja również mam do odebrania wygraną 25 zł. Za ile? Za 2,50. Boris z Gimbaszwili. O, dobrze, ten zawodnik chociaż jest. Tak, to też jest postać. Ale się naprawdę dziwię, że on ma tyle siły w nogach, tak. Że to wszystko utrzymuje. I naprawdę no teraz tak, Boris? Tak, i myślałem, że będzie dalej Boris. Trochę chaotycznie to widać w nocach. Tak, zwłaszcza Szwed i Polak. No, że Polak dał tak mało Borisowi z Gimbaszwili, przecież on mieszka w Polsce. Boris Gimbaszwili i Boris Gimbaszwili. I jeszcze niedaleko kościoła, to można z jego dobrym katolikiem. Tak, dobry jest. Martin jest ten Mnisien. To jest Austriak nowy, no ale już potem Mariusz Kamieniuk. Myślę, że Mnisien będzie przyćmiony przez ten skok Kamieniuka. Kamieniuk ma od wczoraj wolne, skończył swoją pracę, ponieważ są wakacje, jest nauczycielem WF-u prywatnie. Tak. I sobie dorabia na skokach. Martin jest ten Mnisien, to jest dobry skok. No niestety. 123. Czy on tak przyćmi Kamieniuka, to nie wiem teraz. No nie wiem, no Kamieniuk, przypomnijmy, 130 metrów serii próbnej, rewelacyjny wynik, trzech Austriaków jest na miejscu. Drugim, trzecim, no egzekwo są, Gregor Kremensen piąty, Jaka Debilak pierwszy, no i Mariusz Kamieniuk, czego oczekujesz po tym skoku? Myślę, że będzie to bardzo daleki skok.
No i zobaczmy, Mariusz Kamieniuk. Mariusz, no, panie Mariuszu, wszystkiego dobrego w tym skoku życzymy. Mariusz Kamieniuk! Wiesz, szuka wiatru, czy znajdzie. No dobry skok! Ale trochę. Proszę bardzo, dalej trochę myślałem, że damy 128 metrów. Skąd on nagle taką formę złapał? Przypomnijmy, przecież w tym pucharze równość, skok i tolerancja on nawet nie wszedł do drugiej serii. Jak myślisz, skąd do niego to się bierze? Myślę, że to było przygotowanie do tego letniego Medium Mondu i myślę, że on po prostu to było jego przygotowanie i nie miał wtedy zwyciężać, tylko po prostu poprawić swoje umiejętności. A może to coś jest takiego w tych Ukraińcach? Przecież przypomnijmy, letni puchar Mediamondu dwa razy wygrał Ukrainiec Hejas przy Zloity. No więc może ci Ukraińcy się tak mobilizują na te letnie konkursy. Nie wiem, Becker też zaczął skakać świetnie. No Becker zawsze świetnie skakał. Tak, to jest postać. No, dawno nie miałem okazji rozmawiać z Wojtkiem, coś on tak się ostatnio zaszył. Ponoć, że oprócz skoku rozpoczął inną pracę, a teraz Jakudymir Enerko General. No. Najsłabszy z Ukrainy. Tutaj nie spodziewam się dalekiego skoku, chyba że i on nagle wypali, ale raczej nie. Taki skok, aby skoczyć, żeby zaliczyć. Metrów, siódme, myślisz, druga seria. Ale noty! Dobre noty! Dobre. Czy będzie druga seria? No nie wiem, szczerze, wątpię też. Siódme miejsce Jakudymira. I no i Jansen Butansu, no według bookmacherów jeden z największych faworytów tegorocznego pucharu letniego. Przypomnijmy, że obrońcą tytułu jest Janusz Wietrzybarkon. To dzięki niemu mógł Paweł Omen skakać zimą. Jansen Butansu, no i zobaczmy. Ja jednak uważam, że w tym letnim Mediamondzie będzie wielka niespodzianka. Może tak i być. Zwycięzca będzie... Jak tego się nie wielką niespodzianką. Jansen Butansu, daleko. Ale Butansu pokazuje, że będzie się liczył. Będzie się liczył, 127 metrów. No, te trochę słabe. Butansu zawsze tym latem tak odpuszcza te skoki, więc nie wiem, dlaczego bookmacherzy wskazują na niego. Trzecie miejsce Jansena, Kamieniuk, Debilak przed nim. No i teraz powracający do stawki Hing Hengvri. Czy wiesz coś o tym zawodniku? Mało. Mało, to jest zawodnik, który ma na swoim koncie trzecie miejsce na zawodach na Mamucie Badmintendorf. On jest znakomitym lotnikiem. No ale tutaj... mimo wszystko, bo bardziej wolę jego kolegę z reprezentacji Łoniaki. Łoniaki, tak, to jest postać naprawdę kojarzona i lubiana. Hing Hengvri też, tak jak powiedziałeś, oby zaliczyć i skoczyć 107 z Hing Hengvriem. No raczej dziś już się żegnamy. Żegnamy, dokładnie tak. Tomas Zmoraj, no wczoraj w serii prób, w serii treningowej ósmy, dzisiaj w serii próbnej trzeci. Czy on wytrzyma to samo w zawodach? No nie wiem. Myślę, że w pierwszej serii może daleko polecieć, ale znając Tomasa, to tak, to drugi. Psychika to nie jest jego mocna strona. Absolutnie nie. Tomas Zmoraj! I co on tutaj nam pokaże z Moraj? No oj, dobry skok. No jestem zaskoczony, 124 metry. Równo 124. Równiutrze 124. To się chwali. To się chwali, to się ceni. Jest na miejscu czwartym. Jest na miejscu czwartym Tomas Zmoraj. No te letnie konkursy nie cieszą się taką popularnością jak zimowe, ale też czekamy na sukcesy Polaków. Na pewno wtedy będzie to wyglądać inaczej. Niko Polichronidis, no. Brakuje tutaj Adama. Tak, ale jutro już będzie. Jutro jest, na pewno się pojawi w studiu. No i co nam pokaże Niko Polichronidis? No, nawet dobrze to wygląda. Jak na Greka. Jak na Greka. Jak na Greka 115, dobro dla mnie. 11 lokata. Przyznam się, że teraz Grecji na mundial najbardziej kibicuję, ponieważ chcą zobaczyć taniec Jacka Gmocha. Jacka Gmocha, ale obiecał tchnęły. Obawiam się, że może do tego nie dojść. Ale mimo wszystko trzymam kciuki. Tak, oczywiście, że tak. I jest na miejscu 11 Niko Polichronidis, a teraz Mustafa Ostasiona. No, nowy turek. Janusz ostatnio, nie wiem czy dzisiaj Janusz będzie mógł się skupić na skoku, bo bardzo był w złym stanie go widziałem, ponieważ z mundialu odpadł jeden z jego faworytów, czyli Rosja. Słyszałeś o tym? Nie. Był bardzo zarosły Janusz. Tak? I się zmartwił, że Rosjanie. A dlaczego padli? Janusz był zarosły? Myślę, że to przez to, że nie ma Polaków, a jego najlepszym kolegą jest Karyasow. Mogło tak być. Podobno razy mecz oglądali Rosji. To ja myślę, że ktoś Putinow mógł się mocno zasmucić, no nie i temu nie ma Putinowa może dlatego. Możliwe. Tak może być. Sawyer Lokero, no. O tym zawodniku ostatnio sporo rozmawialiśmy. Tak. Sawyer Lokero. Czy książkę go znam. Tak. Czy literaturze rozmawialiśmy o Sawyerze Lokero. No, zrobił postęp. No, ale tam jeszcze są inni Włosi, którzy go naciskają. Zobaczymy, Sawyer Lokero. Wysoko już od sprogu i to będzie dobry skok.
To jest piękny skok! Fantastyczna odległość! 132 i 15! Czyżby urodzi nowy Roberto Checon z koszu? Czyżby nowy Roberto Checon, no tam już w kolejce u Włochów czekają inni zawodnicy, między innymi Bernard Locke. Słyszałeś o tym zawodniku? Słyszałem, tak. Bernard Locke. Bernard Locke, on się liczy, ale też jest jeszcze jeden, czy pamiętasz taki ten? Nie pamiętam, jak on ma na nazwisko, ale ma na imię Miles. Tak. Miles z polskimi korzeniami. Miles, no, Sikorski. Tak, Sikorski. Tak, no. A taką postać zobaczymy, ale jak tak będzie skakał Lokero, no to nie spodziewam się, żeby Miles Sikorski z polskimi korzeniami zawodnik wystąpił. A może w barwach polskich? A może w barwach? Jeśli Janusz chce, raczej nie. No nie. Albo jakiś... Jarosław Mikołaj też raczej nie. Znaczy, ale no może... Polski kadry jest bardzo mocno. Ale no może uda nam się wygrać i wtedy byłoby miejsce dla Milesa Sikorskiego. Zobaczmy Lokero, naprawdę piękny stylowo skok. No nie ma się o co przyczepić, fantastyczne lądowanie. Nie zdziwię się, jak Lokero po serii pierwszej będzie na prowadzeniu, bo był piękny skok. 138,6 jest na prowadzeniu. No ale teraz Adolf Stalinsberg. No to jest jedna z najbarwniejszych postaci. Tak jest. Umiejętności też bardzo wysokie. Panie Adolfie, jak w 39 życzymy. Zobaczmy. Wysoko. No i mamy 39 rok. Mamy piękny skok. Adolf Stalinsberg, to nie był przypadek. Nie wiem, czy nie skoczył dalej. Skoczył dalej, trochę przegrał notami. 18,5 chyba tam. Skupienie oglądaliśmy ten skok. I Stalinsberg 136,1, więc widzimy, że to, co było w serii próbny nieudany skok, był po prostu dziełem takiego, może nie przypadku, ale może odpuszczania, może takiego czegoś, no jak to można określić. Tak, to można powiedzieć, że po prostu nie chciał wszystkiego pokazać za wcześnie. Tak, dokładnie. Angel z Parisa, pamiętasz naszą radość na równo z Tolerancji w drugiej serii? Podejrzewam, że Angel to będzie pierwsze miejsce dzisiaj od końca. Może coś takiego być. Może tak być, no zobaczmy. Tak, polegnie Hiszpanii na mundialu pewnie. Tak, może coś w tym do Angel z Parisa, no... No ale ponad 100 metrów! Nawet nie najgorzej, 107 metrów. 14, no ale tutaj na pewno nie będzie drugiej serii, no bo poziom tego, a równość skoki tolerancji, no jednak był wyraźny, skoro tam skakali. No a teraz... No Kali! Kali, to jest wielka niespodzianka dla mnie. Czekaliśmy, no nastąpił Boe, no ale no, ja nie spodziewam się dalekiej skoku wykonania Kaliego, no ale zobaczmy, ale Kali. Ale tutaj ładny, no barwach narodowych. Tak, jest. Kali, no. No, proszę bardzo. Trochę te lądowanie, no. Ale 111 metrów nie jest to wstydliwa odległość. No, podejrzewam, że byłoby skoczyło 100 metrów mniej nawet, znając jego kolegę. Tak, to różnie może mogło być, no, ale Kali też raczej w drugiej serii się nie znajdzie. No i teraz prawdziwy Niderland. Tak, Islam Abdal Rahman. No cóż, myślisz, że sobie poradzi, bo on zastępuje Rajcy Gerwiniego, który robi sobie... Po prostu zrobił sobie przerwę. No podejrzewam, że raczej go nie zastąpi, tak jak... Tak, Rajcy Gerwiniak wygrywał konkurs letniego Media Mondu. No i zobaczmy, Islam Abdal Rahman. Ciekawe, jakie ma korzenie ten Holender. Ja myślę, że to jest Holender z krwi kości, ale mówi się, że no, jego dziadek i ojciec są Algierczykami. Bo nie wiem, czy słyszałeś, ale we Francji... Po tym, gdy Algieria... Wiedziałem, to było wielka feta, a jak Francja wygrywa... No tak! Nikogo nie będą, kogo obchodzi Francji we Francji. Kogo obchodzi Francja we Francji, no Algieria. To jest przecież państwo, które we Francji się znajduje. No i Wojciech Becker! No to, ale Wojtka... Moje emocje sięgają z nitu. Sięgają z nitu. Becker, Tusek, Szpet. No to są wybitne w zasadzie. Potem jeszcze Andrii Pochylski, działacz polityczny z Białorusi. No, Becker to jest taki zawodnik, że w treningu wystarczy dobrze, ale w zawodach... Potrafi się spalić, potwierdzasz to? Potwierdzam, nieraz byliśmy świadkiem jego bardzo słabych skoków w konkursach, a w kwalifikacjach on był najlepszy. No, pierwszy i drugi na treningach. Wojciech Becker! No, panie Wojtku, obyś jechał do Anglii na zakupy, zobaczmy. Ale nie będzie źle. Ale nie będzie przecież. Ale wysoko. Nie będzie tak, jak myślałem. 127,78. No spodziewałem się jednak dalszego skoku. Przestrzegłowo jego profesorem. Nie słyszałeś, gdzie on pracuje? Nie, ale jak znając Wojtka Beckera, to nie jest legalna praca. Może tak być. Wojtek Becker na miejscu piątym. Mariusz Kamieniuk czwarty, no zobacz. No tego on się nie spodziewał. Lokero, Stalinsberg, Debilak, Kamieniuk i Becker to pierwsza piątka. No i Boniek, Tusek. No, coś wiesz o tym zawodniku? Cokolwiek?
a więc powiem szczerze, że nic. No, ja tylko wiem, że jest z Hondurasu. Ja tak jest. I wiem jeszcze to, że dużo bońków w Hondurasie. Tak, tak. Więc niż w Polsce podejrzewam. Boniek też pracuje na czarno. No i zobaczmy, Boniek, Tusek, Honduras. No zobaczmy, panie premierze. Ojejujeju. Oj Boże, już przypomniał mi się Miro. Dobrze, że wylądował to Boniek Tusek, to najważniejsze. No jest ostatni, nie jest to zaskoczenie. Co tam się stało? Zobaczmy właśnie co to... Ale ważne, że taki kraj Honduras tak próbują. Też próbują. Boniek Tusek, zobaczmy. Tutaj no, ta pozycja w locie nie najlepsza. Coś go do tyłu przechyliło, ojej. To jest po prostu brak umiejętności. Tak, to jest brak umiejętności, dobrze, że to wygląda. Warunki są dobre. Tak, nie było żadnego tutaj wiatru jakiegoś. Tak, to był jego błąd. Ostatnie miejsce Boniek Tusek, no, czyli Angel z Parisa, nie będzie ostatni. No tak, to nie było. No i Garuk Szpet! No to jest według mnie jeden z faworytów. Tak, tak, też tak sądzę. 136, przypomnijmy, skoczył tutaj na tej skoczni. No ile, no, półtora miesiąca temu, no więc zobaczmy. Garuk Szpet jest w formie i co nam pokaże Niemiec? No i... No nie tak rewelacyjnie. Ponad 129,5 metra. Dobry, oczywiście bardzo dobry. Będzie się liczył w drugiej będzie serii, się liczył. Mało traci. 4,5 punkta, czyli to jest wszystko możliwe. Sawyer Locker, no... Naprawdę jestem w szoku, ale mówiono o nim, że on naprawdę podłapał tę formę, no ale myślę, że... Ciekawie, jaki kurs był u MacBooka na Locker, żeby wygrać dzisiaj? Pamiętasz, czy nie? No powiem ci szczerze, około 15 zł. Za wszystko postawić. No to można wygrać koszulkę i Janusze wietrzy balkona. Ale myślę, że po tym dzisiejszym konkursie dopiero zaczną się obstawiania, no bo ludzie nie znają poziomu tych zawodników. Tak, no ciemno, nikt nie będzie obstawiał, nie jest. Rzeczywiście, takim idiotą. Chociaż no, tak zwany, jak on się nazywa, co do Buchmachera, taki z włosami długimi. Antek. Antek, myślę, że Antek mógłby to obstawiać. No ale pewnie Antek nie ma internetu. I... Nie ma internetu, ale... A u MacBooka tylko można przez internet. Tylko przez internet, to... dokładnie tak. Andrzej Pochylski. No Antek jest no, poszkodowany w tym wypadku, bo na pewno by... Na pewno obstawiałby, to jest pewne. Andrzej Pochylski to jest działacz polityczny, nie wiem czy słyszałeś o nim. Coś tam świtało, świta mi to. No i zobaczmy, Andrzej Pochylski, Białorusin. No. Jak na Białorusina. 113 to nie jest najgorsza odległość, 16 miejsce. Ja bym chciał w Oniemądzie zobaczyć innego Białorusina, od niego Oleszkiewicz. O, a to jest też mocny, mocny zawodnik. Może? Kto wie, kto wie. A tymczasem przypomnijmy, że 18 zawodników do drugiej serii nie wchodzi, czyli dopiero na razie ostatni, który przedstawi koło jest Wojciech Becker. Janser Butansu 7, teraz Suinim Saminorej, Filipe Vogt, no i potem Antti Pojarsen. Anty, wczoraj miałem przyjemność z Antym rozmawiać, jakieś problemy finansowe po u niego występują. U Pojarsena? Tak. Ja wczoraj właśnie widziałem, że jeden mężczyzna wykonał sklep w domu 50 groszy. Ale myślę, że te problemy zostały rozwiązane. Ale zobacz, co się dzieje. Suinim Saminorej. Czyli Twiniec? Niespodzianka Suinim Saminorej, chociaż... Może ten zdzisk jest ich naprawdę cenuje tą listę. Tak, no właśnie tam była... Taka walka na temat Saminorej czy Zdziska z Milarskiewiczus, ale Saminorej pokazuje, że słusznie postawiono na niego. Trzecie miejsce Saminoreja. Filipe Vogt, no, główny faworyt według Pacherów. Ja się z tym nie zgadzam, nie wiem co ty o tym sądzisz. Ja też się z tym nie zgadzam, Vogt, no to taki skoszek, no, jest ich wielu takich. Tak, no, ale no zobaczymy, Filipe Vogt. No właśnie. To... Nie. On nie będzie w drugiej serii. I bardzo dobrze, nie będziemy płakać. To jest cały Filipe Vogt, on potrafi skoczyć świetnie, potrafi skoczyć. Odpuścić, no i gdyby u Buchmachera ktoś postawił na Vogt, no to mógłby żałować. Ale gdyby postawił, że Vogt nie wejdzie do drugiej serii, to... Mógłby się cieszyć. Mógłby się cieszyć. To już by miał parę zielonych banknotów w kieszeni. Tak, dokładnie tak. I na którym miejscu jest Filipe Vogt? Na 17! No wątpię, żeby szedł do drugiej serii, to jest niespodzianka, tak jak mówiłeś. I tylko za nim no, jest Kali na przykład, Kali. A przed nim Niko! Niko! I Jakudymir, no i Wesoły Stasiek też. Greger Clemensen, nawet Jakudymir, Energogenera. Antti Pojarsen, no! No Antti, dawaj, wierzę w ciebie. Lubię z Antim rozmawiać tak, po konkursu skoków i pytać o jego opinię. No ale... No nie rewelacyjnie, ale... Może druga seria będzie.
No powinna być, a też... To 118 to takie 118 mam... może być różnie. Na razie ostatnim zawodnikiem, który do drugiej serii wszedł, jest Tomasz Zmora i czeka. Martin jest ten Mnisien. I Janusz Wietrzybarkon, no! No zobaczymy, jak Janusz. Janusz jakoś nie przekonuje mnie swoją formą, chociaż na tym takim konkursie... Ja czysto wakacyjny formą. Tak, czysto wakacyjna forma, chociaż w tamtym roku Janusz tak się wziął znikąd i wygrał ten letni Mediamont, ale nie wiem, czy śledziłeś wyniki. Latem był taki konkurs nieoficjalny zorganizowany w Engelbergu, zawodnicy skakali na zgrupowaniu, tam skakała polska kadra, austriacka, niemiecka, Watykan i Francja. A, widziałem to, tak. Tak, i tam Janusz Wietrzybarkon miał najlepszy wynik. Gdyby tak skakał dzisiaj, panie Januszu, oby to był marsz. No po co? Po zwycięstwo. Po złoto. Ale zobaczymy. No Janusz, skupiony. Leć, Janusz, leć. Jeszcze dalej, jeszcze z 5 metrów, nie. Nie. 125 nie metrów. Nie wychodzi. To do jest... pewnego momentu jest dobrze, a później coś się wali. No, albo ktoś. No niestety, nie był to udany schok Janusza Wietrzybarkona. Dopiero 9. Dzisiaj chyba już nie ma szans powalczyć. Chyba nie. Nie, ale... no Sojerem już na pewno nie. Nie, no nie ma szans. No ale cóż. Cóż, jest jeszcze dwóch Polaków. Łukasz Sienkiewicz, no na pewno czekasz na to. I Mikołaj Jarosław. Kto wie? Igor Goszow-Szabo. Znaczy pamiętasz, co on zrobił? Tak, wygrał. Nie, drugi był. A drugi, Szpet, tak, przepraszam, tak. Goszow-Szabo, no. Jakby on to tutaj nam powtórzył. Naprawdę, na pewno czekają ludzie na jego skok. Zobaczmy, Igor Goszow-Szabo. Ojej, pierwszy upadek. A był tam taki typu bookmachera, czy będzie upadek, no i ten, kto by to postawił. Myślę, że to jest bardzo pewne, że... Ale złoty 50 za to płacono. Dość dużo, muszę ci powiedzieć. No zobaczmy, no. Tu wybił się, no. Już on popełnił po prostu błąd, Goszow-Szabo. Myślę, że on popełnił błąd startując w ogóle w tej zawodzie. Ja powiem ci szczerze, trochę, no fakt, Goszow-Szabo wygrał. Znaczy był drugi, ale ja bym postawił na referendalnego, przecież on dobrze skakał pod końcem. Tak, albo po prostu postawił jeszcze na kogoś nieznanego z Węgier. Albo, no właśnie. Trochę szkoda. Kobe Kobi, mistrz Japonii nowy, pojawił się w miejsce Norikeo Kasai, drugi Japończyk to... To zobowiązuje, że jest za Norikeo. Tak, to zdecydowanie zobowiązuje. No, mistrz Japonii powinien skakać chyba daleko. I zobaczmy. Kobe Kobi. Czy to były mistrzostwa Japonii, tak? Tak. Wygrałem. No i Kobe Kobi... Dobry skok! Dobry, no ale brakuje jeszcze ale tego inwestora japońskiego. Tak. Jest ósmy, a wiesz kto, bo to były otwarte mistrzostwa Japonii, czyli mógł brać udział każdy zawodnik z innego kraju. Wiem, że Jack Shlu był... Jack Shlu był mistrzem otwartym Japonii, dają drugie miejsce. Właśnie Kobe Kobi go wyprzedził, no a teraz... Ojojoj! Matej Smoczesku! Matej Smoczesku, znany. Masmo celebruje, tak go widziałem wczoraj. Przecież miałeś przyjemność z nim zamienić dwa słowa? Niestety, on chyba szedł z rodziną i nie chciałem mu przeszkadzać. A, na pewno taki przed zawodami debiutanckimi. I spacer po Wiśle. Tak jest, Matej Smoczesku, no i zobaczmy. Okno w górę. Zobacz, wysoko leci Smoczesku. No i to jest... Dobry skok! Ale nie osiągnął 120. No nie osiągnął. Ponad 120 nam trzeba skakać. Myślę, że tak, ale to jest naprawdę niezły skok. 17 lokata. Rumunia ma duży potencjał. Ma potencjał. A na razie to, tego nie widać w wynikach. Tak, Paterku Piotrowsku też nie jest w formie. No i zobaczmy, 18 zawodników nie wchodzi, czyli ostatni, który przyszedł jest... Lili Musso i Merkel Kremensen czeka. Smoczesku jest trzeci w kolejce. Czy są kandydaci, żeby skoczyć słabiej? Są! Na przykład kardynał Francesco Bonus. No a tak poza... No Niran Igeria. Walen Coupé, no... Zobaczymy. No tak jak myślę, będzie na styku. Jomat! On też zaczął skakać lepiej. Już również skok tolerancji skakał nieźle. No ale czy na tyle, żeby walczyć o zwycięstwo? Śmiem wątpić to. Ale zobacz, pięknie! Chyba na pierwszym miejscu, tak jest. Ale noty! Noty marzeniem. No, 141, więc... 3 punkty przed Sojer Loka w tym momencie. No czyżby Jomat dzisiaj? Zwalną, naprawdę niezły skok. Piękna odległość Jomata. Nie wiem, czy ty na to skoczysz, da się jeszcze dalej skakać. No da się, przecież skoczył szpet 136. Ale w tych warunkach i... A, no tak, wtedy alterką naprawdę był obfitował tak dalekie skoki Jomat. No, do czego by się przyczepił jako brat skoczka? Czy jest coś, do czego można się przyczepić?
tylko do tego, że jest Duńczykiem, a nie Polakiem. A no, to chyba, że tak. I lądowanie, no też idealne, piękny skok. Joe Mata. I jest o 2,9 przed Sawyerem Lockerem, Adolf Stalinsberg. Trzeci. No i teraz też zacna postać Wałę Coupé. To taki, no, można powiedzieć, następca Łoniakiego, jeżeli chodzi o takie potomisyjne nazwiska. Takie dziwne. No i jeszcze Jaka Debirak. Jaka Debirak też jest. Tak. Wałę Coupé. No to jest pojazd Francuz prawdziwy. Imię i nazwisko francuskie zastępuje tutaj Jeroma Helveru. No i 115 coś takiego. 20, o, tak, 115 metrów, 22 lokata. To może być raczej za mało. Za mało. Ale jest tak jak po z Philippe Vogtem, czyli z tym głównym niby. Żadna ujma na. Tak jest. No myślę, że jutro już kursy na Joe Mata będą znacznie niższe. Warto postać. No i Niran Igeria teraz. Irak. Też stawiam, że raczej nie zobaczymy wielkiego skoku. Liczył się chęci. Tak. Ojej. Ojej. Żeby usta ten skok byłby chyba rekord Iranu. Tak. Ojej. Niro Nigeria, upadek. Jeszcze musi się dużo uczyć. Oj, bardzo dużo. Lądowania przede wszystkim. Dać to gorące lądowanie. Tragiczne. Tragiczne, dokładnie, tak. Niro Nigeria. No to w powietrzu. No źle, ale jeszcze... Co jedyne mogę poradzić dla Nirana, żeby po prostu nie uczył się lądowania do Wojtka Beckera. Tak, bo tutaj można powiedzieć, że lądowania to w ogóle nie było. Dla Nirana Beckera. Niestety słabo. Zapomnij, jak to się robi może. Może tak być. Riku Pika Antalainen. No to myślę, z tym zawodnikiem też trzeba będzie się liczyć. Nie jest to z każdym filmem trzeba się liczyć. To nie jest fizz, że filmowie ładne, są ogonami. Teraz Riku Pika Antalainen, no jest daleko, będzie coś się liczył. Myślę, że na trzecie miejsce. Trzecie miejsce, 130. Trzeci skok powyżej 130 metra. Ma... Czwarty nawet. A czwarty, tak, przepraszam. Jeszcze Adolf Stalinsberg. To jest słabsze noty miał Adolf. Myślę, że będzie się liczył tutaj też Stalinsberg, no ale zobacz, to jest tutaj. 4 i 6, nie, ile tam ma straty. No, matematyka nie jest moją mocną stroną. No, ale do kogo ma straty? Tutaj Stalinsberg ma straty ile? 3,9, 4,9, 5,4. 5,4. No ale zobacz to teraz. Oj. Robi się gorąco. No. Powodzenia, braciszku. Drugi zawodnik, którego mam przyjemność obserwować raz z jego bratem. Łukasz Sienkiewicz. Panie Łukaszu. No, oby to był kolejny Polak, który będzie się liczył. To był piąty skok powyżej 130 metra. Ładnie leci. Ładnie leci. Pięknie jest! Brawo! Brawo, Łukasz Sienkiewicz! To jest chyba najlepszy. Znów ten nos, ale jest piękny skok! Ładny też kombinezon ma, trzeba powiedzieć. Taki trochę w barwach amerykańskich, ale będzie walczył o zwycięstwo Łukasz dzisiaj. No zobaczymy, może trochę przesadzam, ale... Naprawdę, piękny skok oddaje Polak. Tu trochę, może był problem przy wyjściu z progu, delikatny. Ale... Mogło urwać metr. Ładnie tak. A tutaj tak, Łukasz, no widzimy co dla niego puścili nawet. I co tutaj, jak to będzie przy lądowaniu? No. Dobrze, może nie tak dobrze jak Joe Matt. Ale zdaje się, być wyższy, no to jest przynajmniej na Polak. Po 19 metr. Dokładnie tak, ale jest trzeci Łukasz Sienkiewicz i znacznie lepiej cię niż Janusz Wietrzybalko. A jeszcze jest przed nami Jarosław Mikołaj. Tak. No a teraz Szwajcar, Svenjay Papa. Czy coś wiesz? Co ten zawodnik? Nic, zupełnie. Svenjay Papa to jest zawodnik, o którym się dowiedziałem w istnieniu podczas czytania lektur. To jest postać literacka, można powiedzieć Svenjay Papa. To jest nawiązanie do słowa świniopas. Svenjay Papa. Tak to stwierdzi Martin, jest ten mnisien, na pewno tego zawodnika znasz. Tak, byłem. No i teraz Svenjay Papa. No i chyba i Papa! Tak. Papa. 27 miejsce. No. On musiałby się stać cud. Tak, no to zobaczmy, no jednak tutaj Cormoran i Basefight, nawet już Zawal Mówryja sobie poradził. Czek Ślub przecież jeszcze, no. Jeszcze przed nami dawca nazwiska. Zawal Mówryja powraca. Dobrze, że powraca, bo to też jest jednak postać. No, jak każdy Afrykanist, który skacze. Oczywiście, że tak. Tak uwielbiam Murzynów, że.
dla Manuvre jest akurat biały, no ale jest z Egiptu. Ale jest z Afryki, no. Tak jest. Ale każdy Afrykanin to jest czarny. Proszę proszę bardzo za Manuvre'a. Jestem w szoku. 124 metry. Ja mówiłem, że to jest bardzo trenowane. W Egipcie nie ma żadnych skoczni, tak? Gdzie on trenował. A tego powiem ci, że nie wiem. Że we Francji. Boże, we Francji, w kursze wellness, tak. I proszę bardzo, 13 zawal Manuvre'a wyprzedza Janusza. To wstyd, powiem ci szczerze. No panie Januszu, no. Panie Januszu, drugiej serii trzeba się zmobilizować. Takie nazwiska przed nim, no. Obek Obi, Wojtek Becker, no już po Wojtku spodziewałem się więcej. Joe Matlockero, Sienkiewicz, ta pierwsza trójka, no i Irok! Iroka bardzo często ostatnio widuje, no prowadzi ten swój biznes. No i tak, wczoraj go też widziałem. Jacyś osobnicy krzyczeli w jego kierunku, złodziej! Ojej. Irok trochę był oburzony tym. No, tak. Druga seria chyba będzie. Może 20, będzie, no chyba. będzie drugiej serii. No to taki, powiem ci szczerze. Skok dla kurażu. Typowy skok Iroka. Typowy skok Iroka, on tak skacze sobie, jak mu się spodoba. Jest na miejscu 20, za Kremenselem nawet, ale Joe Matt wciąż prowadzi. No i Anders Hurtado Basefact. Chyba jedyny Norweg. Jedyny Norweg, a tam w Norwegii straszny kryzys, tych zawodników nie mają. Jest jeden talent, Timo Vistan, co na rano skakać. Powiedział, że nie chce. A Basefact no nie jest w formie, co widać już po tym skoku. Będzie druga seria, ale... Czy on nie jest w takiej formie? No myślę, że on prezentuje... Nie wiem jak to określić, ale że... Nie można powiedzieć, że nie jest w formie, bo... Jakby nie był w formie, to by nie skoczył ponad punkt K. Ale wiesz, no trzeba też rozróżnić, no jaka forma dla jakiego zawodnika, no bo gdyby... To skoczył zawal Manuvre'a, co się skoczył jeszcze dalej. Musimy powiedzieć, że jest świetny pod... No ale to Norweg... widać, że Norweg na 100% naprawdę nie będzie skakał. Myślę... Skacie na 50% swoich możliwości. Może tak być. Może tak być. Teraz Muche Harata. Kolejny Japończyk. Kobe Kobil. Skoczył dobrze, ale no... Bez rewelacji. Bez rewelacji. Zobaczymy, jak będzie Muche Harata. Na tych Japończyków naprawdę jest ciężko teraz się odnaleźć. Bez Noriakiego. Tak, bez Noriakiego to jest jednak trochę tak smutno. No a Muche Harata nie wiem, czy będzie w drugiej serii w ogóle. 22 będzie. No ale to na styku. Podobny skok, jeszcze krótszy nawet niż Irok Donatantor Cormoran. Zobaczmy, jeszcze przed nami zawodników 7, czyli 23. Antipojarsen jest w drugiej serii. To jest, to jest plus. No i Smoczesku czeka. Smoczesku czeka i myślę, że się doczeka po tym skoku, bo teraz kardynał Francesco Bonus z Watykanu. No, skakali już tak, z Watykanu zawodnicy. Darion Ewins skakał, ksiądz Camilo Carpeș, ksiądz Angelo Folla, no, ale żaden nie odniósł sukcesu. Czy odniesie go kardynał Francesco Bonus? Też myślę, że nie. Nigdy nie widziałem księdza, który by... Jeszcze to kardynała. Kardynała, ale jest kardynał. To i on ma lat. No właśnie. Jak kardynał to naprawdę musi być zawodnik, już. Ale jest w stroju kardynalskim, różowy, jednak tutaj ma... Co zobowiązuje? Ciekawi mnie, czy jest. Nie ciekawi, czemu nie skakł w sutanie. No właśnie, ale zobacz, to tam jest jednak ta kampania, że wszyscy księża to pedofile. No tak, teraz tylko, no, taka prawda. Tomasz Jessonen. To jest zawodnik lubiany przez naszego kolegę, który jutro będzie, Adamusa. A jest jego znajomy nawet, ponoć, że razem się uczyli w szkole. Tomasz Jessonen! No! Nie, skok, no bez rewelacji. Bez rewelacji. Będzie druga seria Jessonena, no to raczej nie jest odpowiedzialny, bo to jednak film. Na teraz? Christopher Jobs! On zeskakiwał podczas tego letniego kursu, a tam piąty nawet. To był w czołówce bardzo. Tak, tak jest. No i zobaczymy, Christopher Jobs. No. Co zobaczymy. Panie Szwedzie. Panie Christopherze. No i zobaczmy. Nie, proszę, nie, no. Jest to zły nie skok. Nie będzie się liczył. No. Nie będzie. No taki skoków powyżej 120 metrów, a mniej niż mniej 125 było wiele. Wiele, no ale to jest jednak Szwed, 14 miejsce, za Manuvre'a, 13 rozdata. Naprawdę jestem w szoku, będzie w 15 raczej, chociaż tutaj te nazwiska naprawdę niezłe to na koniec. To jest bardzo głośne. Pasi Kalien. No, on naprawdę robi postępy, jak zaczynał skakać tam w stronę, to był skieps, nie wchodził w drugiej serii, a teraz coraz lepiej Pasi Kalien. No i jak będzie teraz? No nieźle. Taki no, skok jak wielu. Tak, jak wielu, 124 metry, 13 rokata, więc... Można, zespół... nawet pomyli się, że to nie była powtórka. Tak, dokładnie tak. To jest myślę, że teraz może być skok.
się charakterystyczny. Mikołaj Jarosław, dokładnie, tak. A Pasi Kalien, egzekwo z zawalem mu w ryju, czyli dobrym towarzystwie. Ja też Mikołaj Jarosław, słyszałem, że to tylko jakiś niedaleki sąsiad ma. Tak, tak, tak. Mikołaj Jarosław, on mieszka w okolicy mnie, bo ja też mieszkam oczywiście w Wiśle. Janusz mieszka tak po drugiej stronie Wisły, a Mikołaj Jarosław mieszka dom obok mnie. Dom obok mnie i mam okazję często się z nim widzieć. No i z tego co wiem, on nie lubi alkoholu. Ale trochę dziwne. Mikołaj Jarosław, no! Panie Mikołaju! Może lubi czytać. Może lubi czytać. No i zobaczmy, co nam pokaże ten nowy Polak. Problemy w drugiej fazie lotu. W drugiej fazie lotu, ale 120! Lepiej niż Janusz. Lepiej niż Janusz, 10 miejsce Mikołaj. No Janusz! Ostatni z Polaków. Ostatni z Polaków. No, egzekwo Mikołaj z Wojtkiem Beckerem. Myślę, że oni też mogą się znać. Znać się wcześniej, gdzieś się widzieli. Kamieniuk tymczasem jest na 9 miejscu, Szwed 8, Debirak 7. No to te nazwiska, które podczas konkursu równowysokiej tolerancji. No, ale no, nieważne. Spójrzmy kto teraz. Czek Szu. No, na niego czekali ludzie. Czekali. Ja myślę, że pójdę z nim porozmawiać po pierwszej serii. No, panie Jacku. Ludzie na pana czekali. Co tu z tego wyjdzie? Jack Shrew! Bardzo bogaty też człowiek. Tak, tak, właściciel jednej wytwórni tytoniowej. Ale to nie będzie dobry skok Jacka Shrew chyba. Chyba się spali. No nie! No nie! Co tak go, tak go zapowiadali. A może po prostu on zapalił Shrewa. Może jednego lub gdzieś ze zdenerwowania i po prostu no... No, może tak być. Jack Shrew, widać, że jest niezadowolony. Strój ładny, złoty kask, no ale niestety złota dzisiaj Jack Shrew nie zdobędzie, będzie drugiej serii. Tak, to może po prostu go za mocno zapowiadaliśmy, no może wcale nie jest taki dobry, jak my myśleli. No i tenis Pinis. Jak po prostu, może lepszy sezon traktuje to przygotowanie. Może też tak być, może też tak być. Zakończy pierwszą serię tenis. No i panie tenisie. Ale zobacz, ładnie leci tenis Pinis. Ładnie, dobry skok na ale koło 124. 124, no. 124, pół, 19 miejsce tenis. Nie wiem, może tam jakiś Magnus jest na tym meczu. Może tak być. Może Irok podłożył tam. No co za Irok, gdzie wylądował na którym meczu? Irok to 119. Ale Irok, zobacz, 119,99. No. Też mógł mierzyć. Nie chciał punktów tam po prostu. No i cóż, proszę państwa, po pierwszej serii. Nie narzekamy. Trochę niespodzianki mimo wszystko. Trochę niespodzianki. Joe Matt przed Sojerem Lokero. No i Łukasz Sienkiewicz trzeci jest szansami, żeby. Powalczyć o wygranie dzisiejszego meczu. Tak jest, Riku Pika Antalainen czwarty. Stalinsberg piąty, no ale myślę, że Stalinsberg jeszcze będzie atakował, trochę go notami skrzywdzono. A pod koniec pierwszej dziesiątki Ukraińcy. Ukraińcy. Kamieniuk, Becker i Mikołaj Jarosław w pierwszej dziesiątce z Beckerem. Tak. Daleko Janusz, 17. Słabo, Janusz dzisiaj naprawdę to nie był dobry. Ale Egipcjanin zamył mu w ryja 14 miejsce i razem jest... Finem egzekwo. Zobacz, jak to będzie wyglądać w następnych zawodach, jeżeli ten zawal mu w ryja utrzyma, to no to będzie skakał z numerem 34, no to jest takie coś... Wiadomo, że najlepsi mają najlepsze warunki. Najlepsze, no właśnie. Zobaczymy, proszę państwa, w każdym razie... Może to będzie taki drugi, jak z pisu, McKenzie Gold Coast. McKenzie Gold Coast, no tak, a ciekawe, co McKenzie poradzi tutaj. No Kanadyjczyków nie mamy, no bo chorejszy od Grudziac. Co? Przecież tam co? Niestety, jak jesteś słaby. No to niestety, nie to cierp. Proszę państwa, pierwsza seria za nami, żegnamy, no, bo nie Katuska, ni Rana, Igeria, to nie jest niespodzianka, Igor też obszarował się poniżej. Ostatni, no niestety, jest 0 punktów. 0 punktów. Matej Smoczesku jest w drugiej serii, 30. O, brawo, miejsce. Brawo. Brawo dla niego. Cześć. Szkoda Staśka, 32, Niku, 63, no. Wale Kupę też. Jestem daleko. 34. I Filipe Vogt, ten główny faworyt. Poniżej się, proszę państwa. No więc pierwsza seria za nami. Trochę niespodzianek, w drugiej serii powinny być większe emocje. Joe Matt, Lokero, Sienkiewicz to jest pierwsza trójka, a poza tym 10 Mikołaj Jarosław i dopiero 17 Janusz. Ale myślę, że Janusz jeszcze może myślę, zaatakować dziesiątkę. Myślę, że może, no, dziesiątkę ma szansę. Tak jest. Przed nim Skoczkowy jest obecny, no, których powinien spokojnie no, zawala mu ryje, powinien wyprzedzić. Proszę państwa, to tyle po pierwszej serii. W drugiej serii słyszymy się o godzinie 15:15 i o tej godzinie rozpoczynamy relację z drugiej serii. Tymczasem głos, a witamy Wojtka Schillera na czacie i Krzyżewską. Na razie żegnam się z państwem Gender i Marek. Do usłyszenia o 15:15. Oczywiście zostaje tutaj razem z nami stream.